Cześć, witajcie. Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować grę Wirus wydawnictwa Muduko. Jest to gra karciana, więc w pudełku znajduje się tylko instrukcja oraz karty do gry. Jest ich 68. Minimalny wiek gracza to 8 lat. Aby rozegrać grę, potrzebujemy przynajmniej dwóch graczy. Maksymalnie w grę może zagrać 6 osób. Czas rozgrywki to około 20 minut. Jesteście ciekawi, co to za gra? Otóż w szpitalu w Leśnej Dziurze wybuchła panika po tym, jak laboranci zauważyli, że próbówki z groźnymi wirusami są puste. Wirusy rozprzestrzeniły się po całym budynku i waszym zadaniem jest stawienie czoła epidemii i uratowanie świata przed pandemią. Jesteście na to gotowi? Jeśli tak, zapraszam Was do gry. W pierwszej kolejności zaprezentuję Wam karty. Każdy kolor jest to osobny narząd. Całe ciało składa się z czterech narządów. Mamy kości, lekarstwo oraz wirusa, który infekuje kości. Następnie mamy żołądek, wirusa, który infekuje żołądek oraz lekarstwo. Mózg, lekarstwo oraz wirus, oraz serce, wirus i szczepionka. Mamy też karty, tak zwane jokery. Jokery działają w ten sposób, że posiadamy jedną taką kartę. Dzięki tej karcie nasze ciało może być zbudowane z pięciu narządów, ale tylko cztery zdrowe narządy dadzą nam wygraną. Mamy również jedną kartę wirusa. Tym wirusem możemy zainfekować narząd każdego koloru. Oraz mamy cztery karty szczepionek. Są to szczepionki, którymi możemy wyleczyć każdy narząd oraz zlikwidować każdy wirus. Są też karty terapii. Karty terapii pozwalają nam na wykonanie jakiejś niestandardowej akcji. Dzięki tym znaczkom oraz opisie w instrukcji wiemy, jak postępować z daną kartą. To jak? Zaczynamy? A, jeszcze są dwie karty puste. Producent pisze, że dzięki tym dwóm pustym kartom można w jakiś sposób zmodyfikować grę i wymyślić własne zasady. Na początku gry tasujemy wszystkie karty. Każdy z graczy otrzymuje po trzy karty. Resztę kart odkładamy na stos obok. Gracz, który jako pierwszy ułoży zdrowe ciało, czyli skompletuje wszystkie narządy w odmiennych kolorach, wygrywa grę. Przeciwnik może zainfekować nasz narząd wirusem. Wirusa możemy zwalczyć szczepionką. Szczepionka zwalcza wirusa, ale nie uodparnia narządu. Aby uodpornić narząd, musimy wyłożyć na niego dwie karty szczepionki. Wtedy narząd jest bezpieczny i przeciwnik nie może nam go już zainfekować. Jeśli w którymkolwiek momencie gry przeciwnik zainfekuje nasz narząd dwoma wirusami, wtedy narząd ten jest już bezużyteczny i musimy odłożyć karty na stos kart odrzuconych. W żadnym momencie gry nie możemy posiadać dwóch takich samych narządów w naszym ciele. Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy skompletuje całe ciało. Zdrowe ciało to takie, które ma wszystkie cztery narządy składające się z narządów sterylnych, zaszczepionych lub uodpornionych. W dowolnym momencie gry, gdy w ręce mamy karty, których nie możemy wykorzystać, możemy je dać na stos kart odrzuconych
i wziąć 3 nowe karty. Jest to nasz ruch w tej rundzie. Nie możemy już wyłożyć innych kart. Mam nadzieję, że te zasady gry są dla Was zrozumiałe i że będziecie się dobrze bawić przy tej karciance. My polecamy Wam tą grę z całego serca. Możecie ją kupić na taniaksiążka.pl. Dziękuję, pozdrawiam.